jakby do niej nie podszedł, ani jej nie pomógł. A my się zorientowałyśmy, że jednak coś jej się stało. I była tam też jej koleżanka, która nam szybko wszystko powiedziała, co się stało. No i postanowiłam, że jej pomogę, bo chyba każdy powinien w takiej sytuacji postąpić podobnie jak ja, czyli pomóc, a no niestety nikt tego nie robił, więc podeszłam i pomogłam. W sensie dziewczyna no, miała, trzęsła się cała, bo chyba miała atak padaczki, chociaż tego nie wiemy. I po prostu krew jej leciała z buzi i mogła się albo zakrztusić, albo język mógł jej się zapaść, więc obróciłam ją w pozycję bezpieczną i otworzyłam jej buzię, żeby wszystko, żeby po prostu miała drożone drogi oddechowe i czekaliśmy, aż karetka przyjdzie. W sensie rozmawiałam z panią z w międzyczasie trzeba było jeszcze zadzwonić. Tak, trzeba było zadzwonić i tam wszystko mówiłam, pani mi powiedziała, jak mam postępować, ale już wszystko zrobiłam tak, jakby już trzeba było wcześniej. No i czekaliśmy na pogotowie i pogotowie przyjechało i zabrało dziewczynę, ale poszliśmy do gdzie... Każda osoba powinna pomóc. Zainterweniować w takiej sytuacji, nie można przyjść obojętnie od takiej osoby. Chciałabym nie myślać, że będzie jakiś rozgłos. Tak, no ale po prostu tak naprawdę. Ja myślałam, że no fajnie, dobra, pomogła. Na stronę szkoły, ale nie spodziewaliśmy się, że... Tak, nie będzie się interesować, bo no... Myśleliśmy, że to jest po prostu takie normalne i że każdy tak samo powinien reagować. No niestety byli ludzie, którzy odchodzili, wyszli za to, co obojętnie popatrzyli i nic nie mogli w ogóle zainterweniować. Dorośli. No dorośli to było najlepsze. Ja myślę sobie, że powód taki główny nagłośnienia całej sytuacji jest jeden. Widziałam emocje, które towarzyszyły Natalii po całym zajściu. Ona była cała roztrzęsiona, przeżywała całą sytuację całą sobą. I pomyślałam sobie, że tak zacny czyn, który ona zrobiła, udzielając pierwszej pomocy osobie potrzebującej, powinien zostać wzmocniony pozytywnymi emocjami, żeby jej się to pozytywnie kojarzyło, że nie zrobiła czegoś strasznego, tylko wręcz przeciwnie, że uratowała ludzkie życie. Więc zrobiłam to przede wszystkim dla Natalii i dla tych trzech dziewczyn. Poza tym również uważam, że inna młodzież powinna zobaczyć i stawiać się sobie za przykład, że można postąpić w taki sposób, że nie można być obojętnym wobec tej sytuacji, ale również my, dorośli, też możemy się bardzo wiele od tych młodych dziewczyn nauczyć, bo myślę sobie, że nie jeden dorosły nie wiedziałby, co ma zrobić i po prostu by się całej sytuacji przestraszył. I na koniec może taki najmniej ważny chyba powód. Tak, no źle się mówi o dzisiejszej polskiej młodzieży. Natomiast tutaj mamy przykład, że polska młodzież może się też zachowywać świetnie, może realizować zagadnienia, które dowiedziała się w szkole, wcielić to w życie, wykorzystać w życiu codziennym i uważam, że trzeba mówić też o dobrych aspektach, o naszej dobrej młodzieży, nie tylko o tych złych rzeczach, ale również podkreślać, że są wspaniali i potrafią robić coś wspaniałego.